Powiem szczerze, widzę w odcinku, nie jest kolorowo. Helenka odwala, a potrzebujemy jej, ponieważ ona ma jako jedyna kucharzyć się. A nie chce. Już chce. Czy masz broń przy sobie? Masz. Idź Helenka, odpocznij. Odpocznij Helenka mnie w górze, chociaż przez chwilę. Uff! Sprzątaj. Uff! Jakoś to jest w sumie. Duże ryzyko załamania, kto? Helenka oczywiście, co? No, co inaczej. Transportujesz coś. Powiedzmy sobie szczerze, ty się już transportem nie zajmuj lepiej. Nie chcę ci nic mówić, ale... Ale ty jesteś troszeczkę wolna aktualnie i fajnie byłoby, byś gotowała po prostu. Gotowa. Coś tu sprząta, coś tam, ładnie. O, tutaj najważniejsze posprzątaj, bo tu jest dużo krwi. Ładnie. Gra w podkowy, super. Dobra, wracaj do swoich zadań. Luf, jesteś najlepszy. Helena śpi. Popracowała dość. Co to ma znaczyć? Jak będzie chciała, to ich zdejmie, no w sumie. Dobra, teraz tak, na wejście muszę zrobić jedną rzecz. Jedną ważną rzecz. Nie, w sumie bez sensu. Ty na razie zajmujesz się jakimiś bzdurami totalnie. Jesz maliny. Powiedzmy sobie tak. Ty się nie zajmujesz gadaniem z ludźmi. Możesz, ale to nie jest twoje zadanie. Dobra. To mamy ustalone. Nie jesteś budowniczym już. Przynajmniej jesteś, ale nie takie ważne to jest. Tu na razie wstrzymujemy. To też nie jest ważne. O, wycinaj cegły. O, to jest dobre, to jest dobre. No, to jest, nawet powiedziałbym, pożyteczne. Zajmij się cegłami. Okej. Okay. Okej, okay, super. Mega robota. Ty pracocholiku, tutaj jeszcze wiem, transporcik mały, no i super. Nice. To też przetransportujemy, super. Jak nasz kumpel tutaj wygląda? Widzimy, że mamy problemy z energią, więc to jest chyba czas, żeby zrobić energię dodatkową. Sucha burza. Coś czuję, że tym razem nam się nie upiecze. Lew! Szalone zwierzę. Zajmij się na to polowaniem. Psuła transportowa. Na szczęście jest śnieżyca. Gdzie on pobiegł, to ja nie mam pojęcia. Nie, nie, nie. Odwracasz się i wpierdol. Ładnie. Super. Dobra, zajmij się tym. Gdy jest śnieżyca, to się nie kręci. No ja. Teraz tak, jeszcze energia do tego. Tak wyszło, że w sumie to nie ma za bardzo energii tutaj.
Teraz najważniejsze, robisz kabelki. Dobra, dobra, dobra. Zacznij to może robić, co? O, fuck, muszę teraz mu po kolei kazać robić kable, tak? Super. O, cielaczki małe, ładnie. Czy Helenka potrafi się zająć czymkolwiek, kurwa, pożytecznym? To jest tak, Helenka. Bo my się chyba nie zrozumieliśmy. Masz, kurde, gotować. Olał cię, okej? Okay? Kumasz? Super. Mega. Czy gotowanie to jest też robienie jedzenia dla, znaczy paszy dla zwierząt? Świartuj, niby coś jest, no. Wierzę, bo by się przydało. Ci, o, ci działają dalej, dobrze. No te krówska to trochę tam jedzą, powiem szczerze, no. Ciele. To jest jałówka, okej. Okay. Tego bydlaka moglibyśmy sobie pozbyć się teraz, nie? Żeby nie świntuszył za dużo. Jak tam Helenka działa? Ćwiartuje coś tam, ładnie. W nocy i tak śpią, więc w sumie nie ma tego wielkiego problemu, że nie ma żadnych materiałów ani czego podobnego. Okej, ty tam sobie jesteś. Zrekrutujemy cię w końcu za kilka lat pewnie. Dużo mięsa, dużo roślinek, spoko. Jest okej. Kunegunda teraz, najważniejszy. Zaraza, fuck. Te dwie można wyłączyć w sumie. No słabo z tą energią idzie, jak widzę, no. Słabiutko. No dobra, to mamy z głowy. Jak tam Kunegunda? Kunegunda rozmawia z nikim. No super, to trochę straszne, nie powiem, ale... Jest okej, okay, jest okej. Okay. Aby z nogi działa dalej. Dobrze, że już można chodzić. To jest spoko. Chud. 18 stopni. O co ci chodzi? Ciepłolubna, a piroman. No to może ciepłolubna w sumie. Dalej, przekonaj. Jak tam gotowanie idzie? Tak samo, same shit.
tobie jak idzie? A, kamyki robisz. No, super. Kurde, no niestety dalej zajmują się tym pieprzonymi cegłami, a trzeba w końcu zająć się środkiem bazy, a tak na razie to cały czas no stoimy w miejscu tak naprawdę, no. Ale już możemy szczerze powiedzieć, że Kunegunda, zajmujesz się z powrotem budowaniem. Teraz pewnie zrobisz do końca cegły, zaniesiesz je, idziesz spać i rano już zaczynasz rozkładać te cegiełki wszędzie. No w końcu trzeba zrobić to wokół, no trzeba, no. Trzeba się to zaznaczyć jakoś, że to priorytet czy coś, nie. Ale w końcu to zrobią. Wierzę w to. Czy coś jak przetwornik, przełącznik? Włączanie, wyłączanie napięcia. Chwila, chwila. Kunegunda, weź to tam rozbierz. Zrób to tu. Co tu się podzieje? Dobra, i teraz co mogę zrobić? Okej, teraz działa. Mogę to wyłączać. No i super. Teraz w takim razie możemy zrobić to jeszcze. Kunegunda, zajmij się tym. Okazało się, że mamy bardzo duże zużycie energii. Kurde, no. Unlucky, unlucky. Dobra, i teraz tak, potrzebujemy ten przewód do tego miejsca. Mimo wszystko zajmij się tym do końca, dobra? Okej, tutaj w ogóle nie zrobił tego. O Jezusie. Wiatr przestał wiać. Fuck. Dobra, teraz Kunegunda. Czym ty się zajmujesz? A, cegłami. Super. Super, to szanuję. Cegły spoko. Nice. Znowu jesteśmy w takim momencie, w którym nic się nie dzieje, ponieważ cały czas robimy to samo, ale okej. Okay. Teraz po tym musimy zrobić stół do badań i ogarnąć co to było. Ogarnąć mikroelektronikę, żeby zbudować konsolę komunikacyjną i móc zacząć sprzedawać ten sprzęt. O fuck, ale super. Tylko szkoda, że ja nie mam takich rzeczy. No cóż, no cóż. Helenka, jak tam? Robienie żarcia? Idzie jakoś? Mam nadzieję. No jakoś to leci, widzę. Jakoś to leci. Luw, czym się zajmujesz? Ryżem. No i super. Jak te materiały? Tekstylia. No niestety nie mam żadnych... Już w ogóle nie mam bawełny, niestety. No cóż, sorki. Niestety, tak to bywa. Ale to Kunegundek. Kunegundek nasz, kurde, no. Ruszył w temacie, powiem. Ruszył w temacie. Długo śpią strasznie. O, idzie karawana. Super, sprzedamy ten syf cały tutaj. Na to czekałem. Noc energia leci w ruch. Super. Gdzie jest karawana? Halo?
To jest najlepsze w sprzedawaniu. A nikt. Nikt, totalnie nikt. Kurwa, nikt. Fuck. Idź handlować, Kunegunda. A nie, general. No, idziesz. Kobietom to popuszczą. Na pewno. Teraz tak, co możemy sprzedać? Zioła lecznicze. Wstępnie ok. Byczka sprzedamy, bo jednego mamy małego... Mamy jego cielaka małego. Więc ok, tak mamy cielaka, to spoko. Ostrze sprzedajemy raczej, bo po co nam to w ogóle? Spodnie. Ok, kowbojski też sprzedamy. Czy macie coś fajnego na sprzedaż dla nas? O kurde. Jakiś tam handel poszedł w ruch, powiem szczerze. Gdzie jest to sreberko teraz? Bo tu gdzieś sreberko leżało w takim razie, skoro sprzedałem takie rzeczy fajne. Jest, to jest chyba to, nie. To nie jest to. Fakt, gdzieś zgubiłem srebro. Mam nadzieję, że znajdziemy. Kurde. No ale dobra, budujemy, jest ok. Niech on to skończy składać. Niech dalej robi cegiełki. Okidoki. Gdzie on po las? A, on będzie jadł. No spoko, niech je. Dobrą robotę odwala, to może jeść. To jest fajnie, jakby ten Kunegund mały. Hurlak jakby dołączył. On nas na szczęście nie ma aż takiej wysokiej trudności, no ale tak czy siak, my jesteśmy debilami, jeżeli chodzi o rozmawianie z ludźmi, więc gdzie fuks, jeżeli nam się uda w ogóle. No niestety. Na to Kunegunda. A general zaczął pomagać. Znaczy, że naprawdę jest nuda. Wow. Dobra, to pasuje. I teraz tak. Budujesz łóżko. Wycina to pole. Dlaczego wycinasz to pole? Dobra, Kunegunda. Budowanie drugorzędnie. Ty jesteś dobry w budowaniu, Jezu! Wycinaj te cegły. Może general się zajmie tym. Tak jest, dobra. O to chodzi. No. Niech robią to. Będzie teraz współpraca. Ek, Helena? Dalej słabo pewnie, co? Teraz tak, teraz to mogę zmniejszyć. Do dwóch nawet. Przełącznik włączony, super. Będziemy mogli sobie teraz to wyłączać, jakby tam powiedzmy w jakiejś tam porze roku było za dużo energii, no to po prostu będziemy wyłączać i na ten czas będzie luzik. No, takie małe polowanko zrobimy teraz. Helenka, czy ty wyrabiasz się z gotowaniem? W miarę tak. Ale nie powiedziałbym, że jest kolorowo. Helenka jest ogólnie jakaś taka troszeczkę niemrawa, zauważyłem. To nie jest zbyt dobry zakup. Cały czas gada z Harlem, ale ktoś mu nie idzie. Znaczy jej nie idzie za bardzo, ale już to jest lepsza. Miała dwa chyba. Ma trzy, jest spoko. Kiedyś się nauczy. Ja w nią wierzę. Ona tutaj kopie ładnie. Nice.
1500 aż. Kurde, grubo. Teraz tak, wypadałoby zaznaczyć troszeczkę jeszcze... O właśnie, komponentów. Tutaj widzę, jakieś są rzeczy jeszcze. Tu powiedzmy, że to wykopiesz, ale to też nie jest jakieś takie priorytetowe, powiem szczerze. To jest priorytetowe trochę, żeby tutaj nadrobić trochę tych materiałów. Tutaj, tutaj, tutaj i starczy. Teraz Luf, zajmij się tym. Kunegundek, co tam robisz? Cegły wycinasz? Super. General zajmuje się tym. To jest to, no. To jest to. Teraz tak, robimy kolejne zlecenia na kolejne przedmioty. Powiem szczerze, że wstrzymuję, ale jednak niech to się robi. Co jeszcze? Spodnie. Nie, kapelusz kowbojski starczy. Spodnie. Wstrzymuję, ale później to będę włączał po prostu. I pod koszulek. Żeby najpierw robił, żeby wszystko było po dwa, ale jak już zrobi ten minimum, to żeby robiło się tego dużo więcej. Tak sobie myślę, że to jest dobre. Później płaszcz zimowy, ale to tak z pięć, żeby popróbować sobie. No, myślę, że starczy. Co to Kunegundziak? Kunegundziak sobie chodzi i... No, wycina. Wycina. Fala zimna. Dobra. Potrzebujesz ciepłych ubrań. Dlaczego? Aha, no ja, zimno jest. W sumie racja. Tu widzę, że to... Oj, podziało się. Oj, się podziało. No niestety, no nie jest kolorowo. Grustyczeń. Grustyczeń. No to na razie w sumie nie mamy tego, co tutaj marnować. To zbierzemy. To zbierzemy. A na razie farming wyłączamy. Super. Jak tam, Kunegundziak? Robisz cegłę? No. Nice. Z czego ty robisz? Z piaskowca. To weź ty tego piaskowca, przetransportujcie mu, żeby było łatwiej. Idzie tam jakoś, kurde, general, co tam robisz? W podkowy grasz. A jakbyś tak zaczęła montować dalej, to byłoby spoko, myślę. Transportujesz, no to też dobra robota w sumie. Zajmij się tym lepiej, dobra. A wtedy będę miał bliżej, żeby zanosić wszystko. Super partia. To powinno być w ogóle na dole, żeby on wszystko miał blisko, no ale... Nie pykło i tak. I tak musi łazić na zewnątrz po to wszystko, więc... Kiedyś to zoptymalizujemy, teraz nie. Słyszycie tę nutę w tle? Straszliwie kojarzy mi się z piosenką z albumu The Wall Pink Floydów. Naprawdę. Nie wiem, jeżeli ktoś tam też kojarzy, to powiedzcie, czy ja zgłupiałem, czy coś. Nowy rekrut. Cholera, mój największy przyjaciel. Budowanie. Nice. Nice. Słaba strzelba. No weź tą tandetną broń, no ale... Kurde, no ładnie. Na czym ty się znasz, powiedz mi lepiej. Rzemieślnictwo. Teraz tak, badanie. Rzemieślnictwo na pewno. Ale bez kowalstwa i krawcowania, bo to trochę słabo będzie mu szło. Na drugim poziomie będziesz to robił. Ogrodnik
Powiedzmy, że też na drugim poziomie. Coś nawet na pierwszym mógłby być w sumie ogrodnikiem. W sumie nie. Potrzebujemy jeszcze jednego górnika. Czaj, spojrzę w sumie, co on jeszcze umie. Morderca. Fucking hell. Pesymista i kłębek nerwów. Ja pierdzielę. On będzie musiał pracować na jakichś innych obrotach, bo on nie wyrobi tego. Jeszcze budowanie damy mu. Bo tym się naprawdę zna. To na trzecie. To na czwarte. To na trzecie. To na drugie. I kucharz na drugie. Negocjacja. Czy ty się znasz na negocjacji? Chyba nie w ogóle. Znasz się. Wow. Wow. Znasz się. No to będziesz negocjatorem jeszcze dodatkowo. Dobra. Nice. Teraz robimy tak. Budowniczy poziom drugi. No. Weź na pierwszy siebie. To zrobiło nam się dużo budowniczych w sumie. To chyba dobrze, co? Potrzebuję ciepłych ubrań, a nie mam. Niestety nie mam. Powiem szczerze, że nam się to też łóżeczka powoli kończą w sumie. To niedobrze. No coś wymyślimy, no ale fajnie byłoby mieć więcej tego. Uschła? Okej. Okay. Uschła z powodu zimna. Super, ale to i tak wyłączyłem sadzenie, więc na razie jest okej. Okay. Nagość. No nie ma ubrań dla ciebie, rzeczywiście. Włączamy to z powrotem. Oj, Helenka, zajmij się ćwiartowaniem może, co? Kto był psycholem, pamiętamy? On był psycholem? Nie, on jest pesymistą, to właśnie gorzej nawet. Love. Są świeże. Świeże. Love, zajmij się też ćwiartowaniem. Ty się czym zajmujesz? Budowaniem. Super. A ty, Gunegundziak? Też budowaniem. Ładnie. Ładnie to się układa, no. Podoba mi się. Jak to tutaj wygląda? Kijowo trochę, ale już jesteśmy na dobrej drodze, żeby w końcu pobudować wszystko, co musimy zbudować. Szanuję to. Pewnie mi się żarcie będzie kończyć, kurde, jak to dalej pójdzie. No ale mają coś, więc spoko. Gunegundziak, czym się zajmujesz? Budowa ściany. Psychoza, kto? On, okej. Okay. Czułem, że tak się tutaj podzieje. A szczerze mówiąc, tobie dam jednak budowanie na później. Bo musisz jednak zacząć robić ubrania, bo inaczej ten nasz team trochę nie wytrzyma. Szczerze mówiąc, to kapelusz nie jest taki ważny. Kapelusz taki usunę stąd.
Dobra. Teraz naprawdę został ten taki czas typowo, kiedy oni cały czas będą... Cały czas będą odwalać. Okej, to wyłączamy. Energia schodzi. Super. No i teraz wyłączone, więc luzik. Okej. Muszę pamiętać, że jak będzie potrzeba energii, żeby włączyć. No dobra, śnieg. Helena, jak tam Helenka? Czego ci brakuje, powiedz mi? Nogi pewnie, hehe. Klaustrofobia? Oh fuck, masz klaustrofobię. Helenka, mi się wydaje, że to łóżko to musisz sobie przenieść gdzieś tutaj. Okej, Helenka. Dobra. Teraz to będzie twoje łóżko. Gdzie było ustaw właściciela? Dobra, Helenka. Co ty na to? Teraz będziesz miała znowu piękne łóżeczko. I nie współdzielone, tylko ze zwierzętami. Co, klaustrofobię masz dalej? Bardzo brzydkie otoczenie. No nie dziwię się, to są krowy, więc okej. Było zimno O kurde, naprawdę jest zimno. Holy fuck. No jo. Przydałoby się coś takiego ocieplającego może, nie? Bo tak w sumie ubrań to ciepłych nie mamy. Tak się tutaj zdarzyło. Przypadkiem, że no nie mamy żadnych ciepłych ubrań. Płaszcz zimowy. Duże ryzyko załamania. Fuck. Głód. To przydałoby się, jakby się ubrał, no. Psychoza. Oj, Helenka, Helenka, musisz mu przywalić. Luw. Musisz tutaj też mu przywalić. Helenka jest twarda, ja w nią wierzę. Nie jest kolorowo. Okej, mamy to. Teraz tak, uratuj ją. Uratuj go. Czy Helenka straciła broń? Tak. No, później ogarniemy. Ale to będzie wszystko w tym odcinku. Serdecznie dziękuję za oglądanie, siemanko, no i cześć.